Dzień dobry. Witam. Ochłonęłaś już? Myślę, że tak, ochłonęłam. Chociaż pierwsze dwa dni były dość trudne, bo taka mieszanka uczuć, z jednej strony bardzo wielka radość i bardzo cieszyliśmy się, że dostaliśmy się do finału, bo na tym nam zależało najbardziej. A z drugiej strony oczywiście również smutek, dlatego że oczywiście chcielibyśmy być troszeczkę wyżej ocenieni. No ale takie są konkursy, że rządzą się swoimi prawami i nie zawsze jest tak, jakbyśmy chcieli. Dużo już wspaniałych wokalistów i piosenek odpadło niestety w półfinałach tego konkursu. Jest lekki niedosyt? Spodziewałaś się tej pozycji, czy liczyłaś na jednak... Jest duży dosyt, dlatego że my tak naprawdę bardzo chcieliśmy być w finale i zewsząd docierały nas takie słuchy, że ten nasz półfinał rzeczywiście on był bardzo trudny, bardzo wysoki poziom, wiele świetnych kompozycji. A jak zareagowałaś na to dostatecznie? No było mi trochę przykro, szczerze powiedziawszy, bo wydawało mi się tak i tak, że tak mówi tej chłopcy, że z Polski tam, którzy byli z nami, że może nie, że żyli w tym roku, pewnie da nam więcej punktów. No i dało trochę więcej punktów, ale to wciąż... To trzymamy kciuki za ciebie. Powodzenia, Kasiu, muzycznie. Dziękujemy ci. Dziękujemy. Thank you, Europe! I love you all! Thank you so very much!